Biorę osoby z rozmównicy. Leci. Raz. Kto to jest pan Zenio? Kto to jest pan Zenio? Kto to jest pan Zenio? Wziąłem pana Zenio. 12. Panie Jarlek, cieszę, że się pan odezwał. Nie biorę więcej. Ciężko mi będzie. Leci. Dobra, panie Zenio, wziąłem pana. Nie patrzę, z kim gram. Króci nie gra? A niektórzy zasnęli. No leci. Za dużo was. Może mi braknąć czasu. Może mi braknąć czasu, więc przyspieszam. Nie gadam. Nie no, panie Zeniu, to... Panie Piotrze, co pan robi? Panie Pawle, co ja panu poradzę? Ja też wyszedłem na chwilę. A pan Piotr sobie jaja ze mnie robi. Gra zakazany debiut. O, pan Magostil się obudził. Pan Piotr Błaszyński oczywiście. Muszę szybko, szybko. O, nie, 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 nie dam panie Michale Hetmana. Co to za ruch, panie Imo? Nie znam takiego. Odbijam. Tu! Patrz pan jaki chytrus, jak ci młodzi ostro grają.
O, pan Tomasz się zachował zacnie. To łatwe. Nic. Odbija. Odbija. No tu. To łatwe, to łatwe. B6. No i muszę myśleć po B6. A chciałbym tak grać bezmyślnie. No, chciałbym grać tak bezmyślnie. To trzeba zrysować, panie Zeniu. W piątki, panie kapitanie, czy w środę? Proszę się zdecydować. A, w
piątki, dobrze. Wszystko dobrze. Tu jest żaden jeden. Tu odbijam, stoję dwa razy. Tu się cofam. Grajmy szybko. O, pan Paweł się obudził. I pan Paweł przyspiesza. Wieża E8, panie Zeniu, to nie jest dobry ruch. AC5 to jest dobry ruch. AC5 to jest dobry ruch. A goniec B4 to nie jest dobry ruch. Trzeba zabrać. Bije. Odbijam. H6. Też bym tak grał. H5.
No to chodź. Ładnie tak, panie Jarlew. Nieelegancko pan zagrał. Roszada. Panie Zeniu, a tu po co? Odbijam. Jaki straszny ruch. Tego w ucho. Tego w ucho. Tego w ucho. Oj, tak mi zadrżała ręka. Jednak tu. Wycofam się. Dokąd koniś pójdzie? A ja nie mogę tu tym konisiem.
Nie mogę. Oświeć. Ojej. Grozi E6. Hetman E7. Koń idzie D7, no pięknie, też bym tak zagrał. O, obronie póki co.
Też bym tak zagrał. H4. Wbijam. Coś podstawiłem, hetman F6. No trudno, bronię się. A jak tak? A jak tak, grozi szach na D8. Chciałem wygrać tego. Wygram. A teraz? Tu. Też bym zagrał tu. Pan Piotr tak mi kiwnął nieładnie, panie Piotrze, to nieładnie tak. No do pana z sercem, a pan nieładnie.
Odbijam. Jajaj, ale tu z panem Zeniem pograłem, miałem taką ładną pozycję, bardzo ładnie, panie Zeniu, pan zagrał. Bardzo ładnie pan zagrał. Bardzo ładnie, tego konisia muszę zdjąć. Muszę zdjąć. No, ajajaj. Ja i tego piona zabiorę. Odbijam. No koń nie wyjdzie. Póki co. Czekałem na to. No niby czekałem na to.
bronię. Oj, chce mi się wyłączyć. A co z wieżą? A co z wieżą? E5 mogę go bić w przelocie. Oj, 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 to nie eleganckie było. Chyba trzeba zroszować wreszcie. Najwyższa pora zroszować. Jedną wygrałem tylko. Oj, 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 oj. Tylko jedną ja wygrałem. Wiedziałem. Co ja nie mogę konia przesunąć? Co się stało? Jakiś zator miałem. Ajajaj.
Nic nie wygrałem. Panie Piotrze, no co ten kaczoreczek panu pokrzyżował? Coś mnie ta mysz źle działa. Obiję tego. Zmachnią. Nie ma skoczek D4. Nie no, muszę zbić, bo podstawiłem hetmana, panie topu. Nieładnie.
Muszę zbić. A, jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Uciekam. Biję. Chyba hetman się nie mieści. Odbijam, trudno. Tu miałem dać mata. Gdzie ten mat, panie Tomaszu? Panie Tomaszu, gdzie ja panu daję mata? Coś mi mysz lata. Coś mi mysz lata. A jak tu? Mogę. A jak mogę, to mogę. O, pan Piotr obronił hetmana. Ładnie to tak, panie Piotrze, obronić hetmana. A co z gońcem? To łatwe. To bije. Coś mi to lata.
Co to się dzieje? Szach, no muszę bić. Ucho. Szaszek. Naprzód. Tu trzeba jakoś chytrze. Co to znaczy chytrze? No dobrze, to nie jest chytre. Ajajaj. A jak źle zagrałem. Miałem bronić tego piona. Szaszek. Tu odbijam pionę, mogę. Wieżą. Też bym zagrał H5. Bardzo dobry ruch te H5. To ja na piona. Tu pan Przemy mnie oszukał, panie Przemy. A tak ładnie stałem. Pan Przemy mnie oszukał. Bijemy.
No nie, no panie Piotrze, jak pan może napaść na dwie moje wieże? Było nieeleganckie. O. Nie mogę E5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak E6. Odbijam. Bardzo dobry ruch. Też bardzo dobry ruch.
Brawo, panie Przemy, bardzo ładnie pan zagrał. Ojej, tego to nie widziałem. I tego też nie widziałem. Coraz gorzej gram. Coś wygram, uciekam. Biję wieżę. Tu będzie mat. Już? Ojej, dziękuję wszystkim, dziękuję. Dziękuję. I pora nam kończyć.